Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. Piotr Skarga. Żywot dziewicy świętej Apollinary, cesarskiej dziewki. Napisany przez Symeona Metafrasta. W obroku przy końcu tego żywota czytaj, co to był za cesarz. Antemius, cesarz bogobojny, miał dwie córce. Jedną opętaną i zarażoną duchem złym, drugą od młodości bardzo nabożną i wielką Bożą miłośnicę, której było imię Apollinara. Ta, gdy ku latom przyszła, za mąż ją dać rodzice chcieli. Ale ona mówiła: proszę, dajcie mnie do klasztora, bo ja za mąż iść nie chcę. I dufam Panu Bogu, iż mnie jako inne, niepokalaną zachowa. Dziwowali się takiemu jej w tak młodych leciech przedsięwzięciu. A ona ich prosiła, mówiąc: przywiedźcie mi jaką mniszkę, która by mnie nauczyła psalterza i czytania pisma, a miejcie pociechę z mego dziewictwa, a nie z małżeństwa. Frasował się oto cesarz, który tę jednę w domu z niej pociechę miał. A widząc, iż upominków żadnych od tych, którzy jej w małżeństwo chcieli brać, nie chce, a statecznie w myśli o niej trwa, rzekł: niech się wola Boża stanie. I przywiedli jej mniszkę jednę, która ją nauczyła psalterza i czytania pisma. Potem prosiła rodziców swoich, aby ją do grobu Bożego posłali, mówiąc: pokłonię się zmartwychwstaniu i krzyżowi Pańskiemu. Na co trudny był ojciec, nie mając innego dziecięcia, jedno onę zarażoną jej siostrę, z której większy miał smutek niżli pociechę. Wszakże, gdy długo o to prosiła, pozwolił on pobożny cesarz, pociechę swoją mniej sobie ważąc niżli wolą Bożą i takie nabożeństwo córki swej, której do dobrego i łaski Bożej otrzymania, nie śmiejąc przeszkadzać, wyprawił ją z wielkim dostatkiem do Jeruzalem i tak ją żegnając: pomnij na nas, córko miła, na tych tam świętych miejscach. Tam będąc wielkie jałmużny czyniła klasztorom, szpitalom i innym potrzebnym, a sługi niewolne rozpuszczać, a wolność im dawać poczęła, każdego opatrując, a ich się modlitwie zalecając. Potem w rychle jechała do Aleksandrii i do grobu świętego Meny, męczennika, i tam jeszcze więcej sług odprawiła i wolnością darowała. A iż się przed starostą aleksandryjskim, który ją jako cesarską i pana swego córkę przyjmował, zataić nie mogła, prosiła go pilnie, aby jej ciężkości onym czci czynieniem nie czynił, a rychło ją z miasta wyprawił, w którym kilka dni przemieszkawszy, ubogie i wszystkie klasztory hojną jałmużną pocieszyła. W tym domu, w którym przemieszkiwała, nalazłszy jedną starą niewiastę, użyła jej, aby jej kupiła mnisze apostolnicze odzienie, które ona tajemnie, wszystkich się sług swoich strzegąc, schowała. I wyjechawszy z Aleksandrii, a grób świętego Meny nawiedziwszy, ostatek sług od siebie odprawiła, a na lektyce się z jednym woźnicą i z jednym rzezańcem puściła ku pustyni. A każąc im w nocy jechać, gdy obaczyła, iż obadwa, i ten, który na przodku, i ten, który nazad siedział, zasnęli, w one się szaty pustelnicze, swoje własne w lektyce zostawiwszy, oblokła i poszła w pustynią, Scetys nazwaną. I tam sama jedna na onej bogomyślności trwając, tę łaskę u Pana Boga nalazła, iż z samego drzewa palmowego żywność mieć mogła. Acz dosyć nędzną, ale bardzo na miłym onym rajskiego pokoju używaniu wdzięczną. Gdy się ocucili oni dwa na lektyce, a obaczyli, iż Panie ich nie masz, widząc wszystkie jej szaty, wielce się zdziwili
i prawie od siebie odeszli. A długo szukając i wołając, innej rady nie naleźli, jedno się wrócić do Aleksandrii. I tak uczyniwszy, staroście wszystko powiedzieli. A on prędko do cesarza o wszystkim dał znać i szaty one córki jego posłał. Przeczytawszy list starościn, cesarz wielce z żoną swoją płakał, a gdy k temu szaty jej, które mu w oczach osobę córki miłej stawiły, ujrzał, prawie od płaczu oczy stracił, z żoną i wszystką swoją radą wielkiego smutku używając. Wszakże się rychło uspokoili, jako prawi słudzy Boży, za tak gorące krwie swej ku Panu Bogu serce, Pana Boga chwaląc i rozumiejąc, iż się na żywot święty i ostry udała. I rzekł cesarz: Boże, który się sobie obrał, pośl w bojaźni Twej serce jej. A gdy zaś się płakał znowu, niektórzy senatorowie jego cieszyli go, mówiąc: Prawać córka dobrego i pobożnego ojca, prawa krew takiego cesarza. Tu się więcej pokazały dobre uczynki Twoje, za któreć Pan Bóg taką córką błogosławił. I tak płacz on i żałość ugasili. A ona święta biała głowa, długo mieszkając na pustyni, przy jednym błotnym jeziorze, gdzie komorów jadowitych wielka rzecz się rodzi, walczyła z diabłem i z swym ciałem. I stało się ono jej ciało, tak miękko w cesarskim domu wychowane, jako skóra żółwia, bo było bardzo od komorów poranione, a posty wielkimi i zakonem, który sobie ustawiła, bardzo wywiędłe i strapione. A gdy czas przyszedł, iż poczytana być miała między święte one ojce pustelniki, iż ją Pan Jezus innym objawić miał, wyszła z onego miejsca bagnistego, taką, jakiej nikt rozeznać nie mógł, jakiej by płci była. Męskiej li, niewieściej li. Tedy przez sen ktoś się jej ukazał, bez wątpienia anioł Boży, mówiąc: Jeśli cię kto spyta, jako cię zowią, powiesz Doroteus. I czasu jednego rano spotkała się z świętym Makarem po puszczy chodzącym. Po rozmowie i wspólnym poznaniu prosiła go, aby jej dopuścił z bracią mieszkać. Co on rad uczynił, mniemając, aby był jakiś rzezaniec, twarzą niewieście podobny. I dawszy jej celle albo komórkę jednem, pytał: Jako cię zwać? Powiedziała: Doroteusz. A słysząc ja tu o waszym żywocie, uczestnikiem być chcę świętej służby, którą tu Panu Bogu czynicie. Rzekł Makarius: Co umiesz robić? Rzekła: To, co mi każesz. I kazał jej pleść z rogozia łańcuszki. Co ona czyniła, a wielce w modlitwie i w srogości żywota inę przechodziła. I mocnie po szatanie deptała, płci swej tając. Tak, iż Pan Bóg wiele cudów przez nią czynić raczył. I była sławną bardzo w ćwiczeniu onym zakonnym i w darach Bożych, między onemi ojcy. Po niemałym czasie, diabeł, który był przy drugiej córce cesarskiej, siostrze tej to pustelniczki, począł ją bardzo męczyć i wołać: Jeśli mnie nie każecie zanieść na pustynią, nie wynidę. Co chytrze czynił szatan, aby był świętą Apollinarę objawił, jej niewieścią płeć oznajmił. Wszakże na to dozwolenia u Boga nie wziął. Radzili tedy cesarzowi senatorowie jego, aby ją do ojców świętych na puszczą posłał do Scetym. On tak uczynił. Posłał ją z wielkim dworem i oddana jest Makaremu przez posły cesarskie, którzy prośbę cesarską opowiedzieli, aby swemi świętymi modlitwami zleczyli córkę jego. Makarius tedy prowadził onę opętaną do Doroteusza, to jest do onej Apollinary, siostry jego, której ją polecał Makarius, mówiąc: Pokaż miłość nad nią,
bo jest cesarska córka, a potrzebuje modlitwy Twojej, aby zleczona była. Tobie też ten Pan Bóg wysługę zgotował. To słysząc, święta Apollinara płakać poczęła, mówiąc: Com ja jest za grzesznik, nie wiecie, iż takie macie o mnie mniemanie? I patrzy na kolana, mówiła: Proszę, Ojcze, daj mi się za moje grzechy napłakać, boć są wielkie. A teżem ja do tej rzeczy gruby i nieumiejętny. Rzecze Makarius: Izali, nie masz i innych ojców na puszczy, przez które Pan Bóg cuda czyni? Wszakże to też Twoja jest wysługa. A ona rzekła: Stań się wola Boża. I wzruszona serdecznym użaleniem nad oną opętaną, wzięła ją do swej celle i poznała, iż jest rodzona siostra jej. I płacząc nad nią, cieszyła się. Lecz czartowi zawiązana była gęba, iż sługi Bożej wydać nie mógł, w tym iż się mężczyzną czyniła, będąc niewiastą. I walczyła z onym czartem modlitwą. Aż dnia jednego srodze trapić ją począł, a ona wstawszy, ręce swoje w niebo podniosła i płacząc prosiła Pana Boga za siostrę swoją. Tedy czart, nie mogąc już onej mocnej modlitwy jej wytrwać, zawołał wielkim głosem: Już wynieść stąd muszę. I rzuciwszy onę pannę o ziemię, wyszedł z niej. A święta Apollinara prowadziła ją już zdrową do kościoła. I upadając do nóg ojców onych, mówiła: Odpuśćcie grzechom moim między wami. Oni tedy ojcowie, przyzwawszy posłów cesarskich, oddali im pannę zdrową, którą gdy do ojca przynieśli, stało się wielkie wesele we wszystkim mieście i przeono wysokie dobrodziejstwo chwalili Pana Boga wszyscy, widząc już panienkę zdrową i bardzo uczciwych obyczajów. A święta Apollinara tym się więcej poniżała i w onym zakonnym ćwiczeniu cnót świętych pomnażała i ku wielkiej doskonałości przychodziła. Powtóre, zasie kusił się czart i na ludzie święte trudności i frasunki i po twarzy obalać począł, żeby je ku takiej niecierpliwości przywieść mógł, ale nic nie zyskał u stałych w wierze, jedno sromotę swoją, a świętym większą u Pana Boga wysługę. Wstąpił zasie w onę cesarską córkę i uczynił pannie onej taki brzuch, jakoby była brzemienną. Stąd zasie nowym smutkiem dom wszystek cesarski i sromotą wielką napełniony był. I pytał jej ojciec: Z kimeś zgrzeszyła i kto jest przyczyną brzemienia twego? Ona mówiła: Prawie niewinna panienka, nie wiem skąd mi to przyszło. A gdy nie miała pokoju od ojca, który się dowiedzieć o tak złym człowieku chciał, powiedziała na koniec z natchnienia szatańskiego, iż ten pustelnik, który mnie leczył tego brzemienia, przyczyną jest. Tedy bardzo rozgniewany cesarz posłał prędkie listy, aby ono wszystko miejsce zatracone było. I posłał pany swe do Scety, srodze rozkazując, aby tego złoczyńcę mnicha wydali, który jego córce taką niesłychaną sromotę uczynił. Polękli się wielce ojcowie oni. Lecz święty Doroteus śmiele wystąpił, mówiąc: Jam jest, mnie wydajcie. Mam nadzieję w Panu Bogu i w modlitwach waszych, iż się rychło do was zdrowym wrócę. I szedłszy z nim do kościoła, w ręce go Boże oddając, onym posłom wydali. Bo wiedział święty Makarius, iż w Doroteusie złego nic nie było. Gdy tedy do cesarza przywiedziona jest święta Apollinara, padła do nóg jego, mówiąc: Proszę łaski Twej, abyś mnie cierpliwie słuchał. Daj mi tajemne słuchanie, a ja Tobie powiem, co się z córką Twoją dzieje. Bo czysta jest, a winy żadnej nie ma. Nie daj tego, Boże. Gdy tedy odwiedli się z nią na stronę rodzicy jej, rzekła święta Apollinara:
Naprzód obiecujcie mi na Boga, iż mnie wolną na to miejsce odeślecie, z którego wzięta jest, jeśli wam na oko ukaże, iż wasza córka winy żadnej nie ma, ani brzemienna jest. Co gdy mu obiecali, rzekła. Po Bogu, jam przez modlitwy ojców świętych zleczył córkę waszą. A żebyście fałsz, który na mnie czart wiedzie, poznali, otworzy piersi i rzeczy cesarzowi. Ojcze mój miły, jam jest córka twoja Apollinara. Oto patrz na piersi moje, i żem jest niewiasta. Jam od tej siostry mej miłej czarta wygnała, a on teraz na mnie tę potwarz obalił. Gdy to słyszeli rodzice, a poznali prawą córkę swoją, o której tak dawno nic słyszeć nie mogli, prawie od zdumienia omdleli i wiele łez tego dnia wylali, wespółek z Apollinarą świętą, dziwnym się sprawom Bożym wydziwić nie mogąc. Przywiedli potem onę siostrę jej do świętej Apollinary i rzekli jej rodzice, znasz tego człowieka? Rzekła, ten ci to jest rzezaniec, który mnie po Panu Bogu zleczył i czarta ode mnie odegnał. I patrzy do nóg jego, prosiła go, aby jej on brzuch zleczył. A ona, kazawszy jej wstać, kładąc ręce na żywot jej, zleczyła ją. I one czartowskie obłudności odegnała. Wielkie się tedy wesele znowu w dom cesarski wróciło, iż jedną córkę zesromoconą niewinną być naleźli, a drugą, prawie straconą, oglądali. Dzięki tedy wielkie Panu Bogu czynili. A gdy święta Apollinara nieco przemieszkiwała w domu rodziców swoich, powiadała im wszytek żywot swój, z czego oni wielbili moc Bożą, prosząc jej, aby już z nimi mieszkała. Ale ona obietnicę się upominała. I gdy wypuścić z niej rodziców nie chciała, odesłali ją na onoż miejsce z wielkim płaczem. Dawali jej wiele pieniędzy i na potrzeby onych ojców na puszczy, ale ich brać nie chciała, mówiąc: ojcowie moi pieniędzy tych świeckich nie potrzebują. Boimy się, abyśmy przy nich bogactw niebieskich nie utracili. Także obłapiając ją, a płacząc i za nim prosząc Pana Boga, pożegnali ją z weselem. I wróciła się do onych ojców, którzy ujrzawszy ją, wielce się uradowali. Mało co po tym, gdy obaczyła święta Apollinara, iż się czas zejścia jej przybliżył, rzekła świętemu Makaremu. Jeśli umrę, proszę, niechaj bracia ciała mego nie obmywają. A on rzekł, a jako to być może? I umarła, albo zasnęła w Bogu. Przyszli bracia, aby jej święte ciało obmyli, obaczyli, iż niewiasta. I zawołali, mówiąc, chwała Tobie, Chryste, który masz wiele tajemnych sług świętych Twoich. I włożyli ją w grób Makarego z weselem, gdzie się cuda wielkie i uzdrowienia dzieją, za łaską Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu chwała i rozkazowanie na wieki. Amen. Obrok duchowny. Ten Anthemius nie był prawym cesarzem zachodnim, ale był opiekunem cesarskiego syna malutkiego Teodozjusza po Sewerze i zań państwo sprawował. Jest do niego list u Chryzostoma Świętego 147 i Teodoretus go wspomina Libro Sanctorum Patrum, Capite Octavo. Jednak go wszyscy mieli za cesarza, jako pisze Baronius, Tomus Quintus, roku pańskiego 408. Z tak wielkiego i wysokiego przykładu cesarskiej zacności uczyć się rodzice mają, aby dziateczkom swoim, które im daje Pan Bóg, do pobożnego i zakonnego żywota nie przeszkadzali, gdy widzą w nich stateczne do tego powołanie boskie. Bo w tej mierze nie swej świeckiej pociesze, ale wolej Bożej i zbawieniu dziatek swoich zgadzać winni są. Wiele się takich ojców i matek znajduje,
którzy z dziatek doczesnej tej, a krótkiej pociechy szukając, zbawieniu ich przeszkadzają, a Ducha Bożego w nich tłumią i usta im do chwały Bożej zamykają. Z których, jako Pismo mówi, Pan Bóg sobie cześć doskonałą czynić raczy. Mniemają, aby dziatki swoje niektórzy rodzice miłowali, gdy je z młodości na duchowne i świeckie dostojeństwa i przyczyny wielkich grzechów wprawują i drogę do zamiłowania świata ukazują. A oni, wielcy są duszą ich nieprzyjaciele. Sami siebie i swoje z nich docześne korzyści miłują, a dusze dziatek swoich, ile z nich jest, zabijają.